Dzień dobry, nerdy. To będzie rewolucja na miarę UDTF-a. Kartka do grania w Warcry. KDGWW. I może jest toczka w toczkę zgapiona z tych dostępnych w internecie, ale ma mnóstwo, dwie unikalne funkcje, które są niedostępne nigdzie indziej. Druga później, pierwsza teraz. Otóż przez złożenie możemy zmniejszyć powierzchnię o 50%, to prawie pół kartki. Na górnej połówce możemy położyć ludki, dzieląc je na trzy grupy bojowe, dla siebie i dla przeciwnika, żeby przed bitwą wiedział, z czym będzie miał do czynienia wizualnie. Dolna część, wykorzystywana już podczas gry, ma podział na sekwencje kości, poczwórne, potrójne, podwójne i single. Użyłem tego słowa, żeby nie zastanawiać się, jak się pisze pojedyncze i lepiej oddaje status większości graczy bitewniaki. Serio irytujące jest, gdy podczas turnieju przeciwnik nie ogarnia własnych kości i nie wie, które służą do rzucania, a które ma odłożone na specjałki. Oprócz tego kartka ma miejsce na zapisywanie punktów, które zdobywamy w każdej turze, jeżeli scenariusz tego wymaga. Oprócz tego jest jeszcze mnóstwo miejsc na notatki oraz stylowe logo. Ale przejdźmy w końcu do drugiej unikalnej cechy KDGWW, która otwiera nam mnóstwo nowych funkcjonalności. Trej na kosteczki. Pojemnik na żetoniki. Przenożenie figurek między stołami. I całkiem serio bardzo przydatne do ogarniania, gdy podczas malowania czy sklejania mamy kilka projektów naraz. Kto ma tylko jeden projekt naraz? Link do PDF-a będzie w opisie filmu. Do zobaczyska. Przedstawiamy kartkę do grania Warzona. O, wróć.